Dlaczego żona Łukasza Nowickiego wraz z córką opuściła dom? Gdzie teraz przebywa? Jako komentarz powiem, że Łukasz jakiś czas temu zainteresował się zakupem nieruchomości poza granicami Polski. Mieszkanie wynajmują turystom. Całkiem niedawno Gwiazdor pochwalił się, że nabył kolejne i to w tym samym kraju. Prezenter pytania na śniadanie z głową inwestuje w przyszłość swojej rodziny. Lokum położone w państwie o tak rozwiniętej turystyce z pewnością nie tylko da mu przychody w kolejnych latach, ale stanowić może miejsce do osiedlenia się na emeryturze. Łukasz Nowicki zakochany. Znany jest przede wszystkim jako prezenter pytania na śniadanie. Okazjonalnie sprawdza się również jako aktor dubbingowy, którego aksamitny głos świetnie oddaje charakter pewnych siebie, męskich postaci. W życiu prywatnym od 2016 roku gwiazdor jest szczęśliwym mężem Olgi Paszkowskiej. Z małżeństwa z Haliną mlękową ma syna Piotra, a z obecnego związku córkę Józefiny. Rodzina to jednak nie jedyna jego miłość. Albania miłością Łukasza Nowickiego. Nowicki całkiem niedawno stracił bowiem głowę dla Albanii. Wraz z małżonką zdecydował się na zakup apartamentu, który służy przede wszystkim jako lokal wynajmowany przez turystów. Od maja Gwiazdor ma w ofercie również drugie mieszkanie, o którym już teraz poinformował swoich fanów na Instagramie. Nasze drugie mieszkanie w Sarandzie. Remont ukończony. Penthouse na ostatnim, dziewiątym piętrze z bajecznym widokiem na Korfu, już wkrótce trafi na Airbnb. Serdecznie zapraszamy od weekendu majowego, napisał prezenter pytania na śniadanie. Rodzina Łukasza Nowickiego w Albanii. Dwa dni temu Łukasz powiadomił swoich fanów, że wrócił już do Warszawy. W Albanii przebywa jednak wciąż jego żona Olga oraz córka Józefina. Aktor zamieścił na Instagramie post, w którym napisał, jak bardzo tęskni za swoimi najbliższymi. Mieszkania wynajmowane przez prezentera z pewnością cieszyć będą się zainteresowaniem ze strony turystów, również tych z Polski, nie tylko ze względu na możliwość spędzenia cudownego czasu na Półwyspie Bałkańskim, ale również w lokalu należącym do gwiazdy Pytania na śniadanie. Dziękuję, że jesteś, trzymaj się i do usłyszenia.